Sponsorem audycji jest firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Trybuna prasowa. Dzień dobry Państwu. Dziesiąta godzina wybiła, więc pora zaczynać najnowszą trybunę prasową. No i jak zwykle biedny jestem po weekendzie, bo mnóstwo newsów, mnóstwo informacji, no zwłaszcza dotyczących tego, że Widzew rozgrywał swoje spotkanie. Spotkanie towarzyskie, co prawda, no ale jednak zwróciło to uwagę mediów, bo Widzew to klub medialny i nawet jak gra sparring, to jest ogromne zainteresowanie tym tematem, więc newsy poświęcone głównie temu nieoficjalnemu debiutowi trenera Dobiego mamy w zanadrzu dzisiaj przygotowane, no ale także będziemy dużo mówili na temat transferów, bo te u progu, jeszcze dziś przed chwilę przed programem, kilkanaście minut temu pojawił się artykuł na portalu widzew24.pl, no nie będę ukrywał, że mojego autorstwa, w którym też troszeczkę przedstawiłem sytuację, tutaj mi ktoś za oknem hałasuje, zamknę chyba, najwyżej się jak się utopię, ugotuję i przestanę do Was mówić, to znaczy, że musicie dzwonić gdzieś na 911, bo w saunie umarłem, no jest gorąco niestety, ale trzeba dla Waszego komfortu odbioru programu zamknąć okno w naszym studio, tak to nazwijmy. Pogadamy jeszcze o takich tematach pobocznych, wiemy kiedy pojedziemy do Tychów, oczywiście cały czas mamy z tyłu głowy to, że te terminy mogą się zmieniać, Polsat Sport może nimi rotować, dobierać sobie według potrzeb ramówki i tak dalej, więc to tak naprawdę nic wiążącego, ale pogadamy na ten temat. Ciekawe wypowiedzi nowego człowieka w Akademii Widzewa, w sztabie szkoleniowym Akademii Widzewa. Może się zdarzyć też tak, że w trakcie programu, a więc w ciągu najbliższej godziny, dostaniemy informację, że kontrakt podpisał pierwszy nowy letni nabytek Widzewa. Tak, dochodziły mnie słuchy, no niestety tutaj w porannych audycji radia klubowego niestety nigdy słuchać nie mogę, ponieważ zbiega się to z moją pracą tu w radio i nie mam za bardzo jak tego robić, ale oczywiście znajomi słuchają, donoszą, podpowiadają co tam ciekawego padło, żeby być na bieżąco i mówią, że no niemalże Widzew relacjonował na żywo podpisanie kontraktu z jednym z piłkarzy, więc nie wiem, czy mówili z którym, więc ja nie będę też wychodził przed szereg. Nie wiem, czy Widzew FM powiedziano z którym piłkarzem, więc nie chcę tam psuć klubowi niespodzianki. A może wiecie, no może było powiedziane, ale mimo wszystko nie chcę ryzykować i powiem, że nie wiem z kim, albo nie powiem, znaczy nie inaczej, wiem z kim, ale nie powiem z kim. Zobaczymy, jak w aplikacja Widzew 24, którą tak tutaj prywatnie, taką prywatę, wybaczcie, polecę Wam, no bo taką aplikację posiadając macie wszystkie informacje o Widzewie ze wszystkich portali w Polsce, gdzie tylko się pojawia słowo Widzew w artykule, automatycznie jesteście po 3-4 sekundach o tym informowani. Warto w telefonie mieć. To tyle lokowania produktu. Pora zaczynać trybunę prasową. Zobaczymy, czy będzie ten transfer już ogłoszony dzisiaj w trakcie programu, czy będzie na niego chwilę trzeba poczekać. No, to nie zmienia faktu oczywiście, że fajnie, że te transfery ruszą i coś się będzie w tym temacie działo. Także to tyle tytułem wstępu. Mamy 10:04, więc idealna pora, żeby startować z programem. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. No i zaczniemy od przypomnienia tego, co się działo w sobotę. Pewnie każdy z Was doskonale wie, choć nie każdy być może oglądał, bo wiadomo, z czasem bywa różnie. Poza tym no, takie parcie kibiców na oglądanie meczów sparingowych też bywa z tym różnie. Oczywiście mecze ligowe to każdy śledzi, każdy to wszystko doskonale zna, natomiast jeśli chodzi o sparingi, bywa z tym różnie, więc przypomnijmy może tak gwoli formalności. Strona oficjalna widzew.com pisze: strzelanina w pierwszym sparingu Widzewa. Taki tytuł, no i trudno się z nim nie zgodzić. 10 bramek to zdarza się rzadko nawet jak na sparing. Widzew pokonał Pogoń Grodzisk Mazowiecki 9-1 w pierwszym sparingu przed startem rozgrywek Fortuna pierwszej ligi. Spotkanie rozegrane w ośrodku szkoleniowym przy ulicy Małachowskiego było okazją do podsumowania pierwszego tygodnia przygotowań pod wodzą trenera Enkelejda Dobiego i sprawdzenia testowanych piłkarzy. Rywalem Widzewiaków była Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która na co dzień występuje na poziomie trzeciej ligi. No ja oglądając ten sparring miałem wrażenie, że występuje na poziomie B-klasy. No, tak słabej drużyny, tak
tak kiepskiej dziurawej obrony, tak słabego, niepewnego bramkarza nie widziałem dawno. Nie chcę odbierać, no bo to trochę tak jest teraz, że piłkarzom Widzewa trochę odbieramy zasługi za ten wygrany wysoko sparing, no patrząc na to, że rywal był taki słaby. Optymiści powiedzą, że to rywal był taki słaby, bo Widzew był taki dobry. No ja myślę, że to gdzieś po środku pewnie leży, czyli Widzew był taki dobry, bo przeciwnik był taki słaby i z drugiej strony przeciwnik był taki słaby, bo Widzew był taki dobry. To się gdzieś tam na końcu wyrównuje. No i był to idealny zresztą w ogóle mecz dla testowanych ofensywnych graczy, a nawet nie tylko, no bo jeżeli stoper Mateusz Bondarenko testowany, chociaż tutaj strona oficjalna Widzewa nie podaje jego nazwiska, widocznie takie były ustalenia, ale media poinformowały, zresztą wszyscy ci testowani byli już odkopani, byli ujawnieni przez media nieoficjalne, zresztą to nie było łatwe, bo niektórzy z nich to wbrew temu, co mówili nam, znaczy może nie nam, tylko wysłannikom na Łodziance podczas czwartkowego treningu usłyszeliśmy: proszę, nie piszcie nazwisk, nie wrzucajcie zdjęć, bo ich nam cała Polska podbierze. Po czym się okazało, że w bramce 16-letni, ale Antoni Klan, o którym nikt nigdy nie słyszał, no tam może ktoś tam słyszał, kto się interesuje 15. bramkarzem w hierarchii Legii Warszawa, tam gdzieś wśród młodych szkolnych zawodników. Był Boris Haas z Niemiec, czarnoskóry zawodnik środka pola, czy tam skrzydłowy, o którym nikt nie słyszał nigdzie, nawet ciężko było w ogóle znaleźć o nim jakieś informacje na Transfermarkcie. Był sprawdzany Rubaszewski Kevin, prawoobrońca. No rzeczywiście, tak znana postać, że myślę, że dobrze, że to ujawniono, nie ujawniono przed sparingiem, bo myślę, że tutaj już byłby Mino Raiola z kontraktem dla niego, nie wiem, z jakąś Barceloną. No i był jeszcze ten Bondarenko, no jedyny piłkarz, który rzeczywiście, no jakby ktoś tam usłyszał w Polsce, że widzę, sprawdza Bondarenkę, no to by sobie pomyślał, a może też zadzwonimy, no bo chłopak młody, dobre warunki fizyczne, grał już w pierwszej lidze w barwach Stomilu Olsztyn, szkółka Legii Warszawa, czyli ma tam takie wykształcenie piłkarskie solidne, no a do tego w tym sparingu strzelił dwie bramki, więc mówię, że nie tylko ofensywnie zawodnicy mieli okazję błysnąć, no ale jak bramkarz sam sobie niemal piłki do bramki wrzuca, no to kontuzjowany był Sebastian Przyrowski, ten najbardziej znany zawodnik Pogoni, bramkarz, nie mógł wystąpić, zagrał ktoś, kto to chyba, no nie wiem, czy był gdzieś na stopa wzięty przez ekipę Pogoni i stwierdzili, a to zagrasz w bramce. No bo sam ta praktycznie dwie to wrzucił sobie praktycznie sam, bo ta bramka Bondarenki, już nie pamiętam, na 8-0, albo na 7-0, przepraszam, bo to pierwsza połowa, tak, gdzie wyszedł na przedpole do złapanej piłki i Bondarenko go uprzedził, głową strzelił. No i tak, gdzie odwypluł piłkę prosto pod nogi Oyamy, też w pierwszej połowie, to było po prostu kryminały. Te strzały Fandambu, strzał Wolsztyńskiego i chyba Oyamy, to też naprawdę lepszej klasy bramkarz by obronił, takie mam wrażenie. On tam po prostu stał i patrzył się, jak koło niego piłka przelatuje. Ona była w ogóle kopana jakoś tak dziwnie przez piłkarzy, lekko, słabo, byleby poza zasięgiem ręki wyciągniętej, bo tam bramkarz wiadomo by było, że i tak się nie rzuci. Także i wymarzony mecz na testy dla Fandambu przede wszystkim, on skorzystał na tym znakomicie. To są dwa różne źródła, jedne twierdzą, że dwie asysty zaliczył Kongijczyk, inne źródła mówią, że trzy, nie jest to naprawdę ważne, strzelił też bramkę. Fajna na pewno akcja ta przy bramce na 1-0, gdy podał do, tak sobie podeszwą piłkę przesunął, zwiódł obrońcę, zagrał taką penetrującą piłkę do Wolsztyńskiego. Wolsztyński się świetnym taką sztuczką techniczną przy przyjęciu popisał, od razu zgubił obrońcę, strzelił obok bezradnego, w ogóle jakiegoś, nie wiem, pijanego chyba bramkarza, to pół żartem, pół serio. No i Fandambu fajnie, Fundambu to się powinno wymawiać. I zresztą tak mówił wczoraj Krzysztof Stanowski u nas w radio, że Merwej Fandambu, tak nauczcie się. Zresztą czy się będziecie musieli uczyć, pogadamy przy okazji omawiania kolejnego tematu. Natomiast no fajnie, no zaliczył dwie, może trzy, nie będę się kłócił, bo nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, asysty, strzelił bramkę i w 32 minucie zszedł z boiska. Także on zrobił swoje, on już schodzi. Taki znany zabieg, że testowany tak na przestrzeni minut mogłoby się okazać, że już mu tak dobrze nie idzie, ale to tylko hipoteza, oczywiście nie ma co się chłopaka czepiać, wszedł na pół godziny, zagrał znakomicie na tle przeciwnika, no na pewno zagrał lepiej na przykład niż Rafał Wolsztyński, tak, no bo miał więcej z gry, lekkość w grze, strzelił bramkę, zaliczył dwie, może trzy asysty, więc
Więc też tutaj go nie mamy za co krytykować. No, zrobił swoje, zszedł, tam coś się mówiło, że niby jakiś drobniutki uraz i tak dalej. Tam pewnie jakieś pierdoły. Nie ma w ogóle co na ten temat tego rozwikłać. Chociaż z drugiej strony no, jest taki znak zapytania, że skoro w 30 minucie sparingu trzeba go zdjąć, a wiemy, że w poniedziałek rano chłopak będzie miał testy medyczne, no to może było powiedziane, jak coś tam cię zakuje albo zaboli, to zejdź zaraz, poproś o zmianę, bo na testach to wyjdzie i nic nie podpiszesz. No. Zaraz ludzie powiedzą, że się czepią, że jestem przeciwnikiem tego transferu, że w ogóle to gdzieś podobno na jakichś forach ludzie już normalnie celebrytą się staje, Mavenem jakimś, albo jak to się mówi, influencerem, że tam jestem wspominany, że Ryan mówił to, Ryan mówił tamto, że Ryan mówił, że ją się nie nadaje. Nigdy do czegoś takiego nie powiedziałem. Dokładnie pamiętam swoje słowa, powiedziałem, że nie mam zielonego pojęcia, jakim piłkarzem jest Van Dambu, bo nigdy go nie widziałem na oczy w żadnym spotkaniu i do tego jest trener, żeby to ocenić. Ja jedynie mówiłem, że ludzie, którzy z nim trenowali w Radomiaku, powiedzieli, że pod względem taktycznym nie istnieje i że to poziom okręgówki. No to, co zobaczyliśmy w tym spotkaniu, poziomem okręgówki nie było. Taktycznie to ciężko stwierdzić, tak? No bo trzeba byłoby wiedzieć, jakie zadania mu trener Dobina nałożył, żeby wiedzieć, czy je realizował. Poziomu okręgówki na pewno nie zaprezentował. Powiedziano mi też, że wcale nie jest szybki. No więc to prawda, że wcale nie jest szybki, ale to nie wiem w ogóle skąd się wzięła pogłoska, że jest szybki, bo tego zacznijmy, bo przy Van Dambu, jak on przychodził, to się gdzieś pojawiała informacja, że Van Dambu to jest bardzo szybki, zwrotny zawodnik. No więc ja zapytałem o tą szybkość i w Radomiaku się śmiali, że absolutnie wcale nie jest szybki. No to myślę sobie, no kurde, no to ten jego główny atut, który się wymawiało, czy podawało, nie istnieje u niego, no więc coś jest nie tak. Natomiast rozmawiali wczoraj panowie Winczewski i Sosenkiewicz na naszej antenie z Krzysztofem Stanowskim i on powiedział, że absolutnie, że on wcale nie jest szybki, że to nikt. Ktoś, kto mówił przed tym, że to jest szybki zawodnik, to w ogóle nie zna Van Dambu, bo on jest bardziej nie dystansowcem, tylko wydolnościowcem. Czyli on jest w stanie biegać dużo, ale nie w intensywnym tempie. Taki maraton, no typowy takie afrykańskie geny. No wiemy, że Afrykańczycy są świetni, jeżeli chodzi o biegi długodystansowe. 5000 metrów, 10 tysięcy metrów są maratończycy znakomici. Wystarczy popatrzeć na lekko atletykę, żeby wiedzieć, że czarnoskórzy z Afryki w genach to mają po prostu ci ludzie. To nie chodzi o jakiś tam rasizm i tak dalej, żeby ktoś sobie zaraz nie pomyślał, że ja tutaj jakoś o murzynach mówię inaczej. Nie, po prostu oni mają to w genach. Piłkarze, ludzie w ogóle, sportowcy z Afryki, z Kenijczycy, Etiopczycy, no w tym wypadku to jest Kongijczyk, ale to oni mają predyspozycję do tego, żeby biegać dużo, ale nie na intensywnym tempie. Na 100 metrów nie zobaczycie z Afryki jakiegoś uzdolnionego, znakomitego mistrza świata typu, nie wiem, co tam, Usain Bolt, to przecież Jamajka, tak? Przykład, taki pierwszy z brzegu. No już nie pamiętam tych nazwisk, tych 100 metrowców znakomitych w historii lekkiej atletyki. Był taki, Johnson był taki, nie? Michael Johnson chyba kiedyś, Amerykanin przed laty, on też rekordy świata bił. Amerykanin, chociaż obaj czarnoskórzy i Bolt, ale to nie ten kierunek geograficzny, więc wcale nie powinien być szybki. No jak będzie, zobaczymy. Dzisiaj podobno przechodzi testy medyczne, zresztą zaraz będziemy o tym mówić, bo ja się tutaj już skręciłem mocno w kierunku Mandiambu, a będziemy zaraz o tym mówić. Wracając do sparingu, 9-1, to jak słabym przeciwnikiem była Pogoń, to, że 7 bramek, nie tracąc żadnej, strzelili widzewiacy w pierwszej połowie, no to było tylko pętla na szyję dla zmienników. Jak weszli w drugiej połowie Pieńczek, jak wszedł w ogóle grający w środku pola, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, przez długi czas, bo potem szedł Becht i Pieńczek poszedł na szóstkę. Jak wyglądał Gąsior, jak wyglądał Możdżeń, jak wyglądał Ameja, Prochownik, Banaszak, te nazwiska, czyli na pierwszy rzut oka, za wyjątkiem Możdżenia, zawodnicy rezerwowi. No Rudol jeszcze, ale tam obrońców akurat mi się nie czepię, bo nie mieli tam za wiele do roboty. No to ta gra siadła. No i drugą połowę widzę, wygrał 2-1. No jest dysproporcja. 7-0 do 2-1. Więc tam też zrobił chyba trener Krzysztof Chrobak 4 czy 5 zmian, może 6 maksymalnie, więc połowa drużyny została zmęczona, a tutaj prawie nowa jedenastka. I fakt, że Możdżeń, bo od niego będę się czepiał, bo po prostu, bo to jest piłkarz, który taką Pogoń to powinien nie wiem, po powrocie z Kawalerskiego z zamkniętymi oczami wiązać. No i jestem pełen obaw co do Mateusza Możdżenia. Zobaczymy, no jeszcze ma 3 tygodnie Dobi, żeby go przygotować. Jak tak dalej pójdzie, no to ława. Ława i tu się trzeba już drapać w głowę, czy jest sens trzymać go na ławie i płacić mu duże pieniądze. Tam ktoś na forum pisał, że 40 tysięcy zarabia Możdżeń. Weź chłopie, zmienię dostawcę informacji, bo to bzdura. Możdżeń nawet, nie wiem, 20 parę tysięcy zarabiał
teraz 20% dostanie podwyżki. Nie wiem, czy nawet trójkę z przodu teraz będzie miał, więc nie wiem skąd te plotki. No ale widać, że forum żyje swoim życiem i jak tam ktoś jakąś plotkę rzuci, to potem ona jest, najpierw jest przez 5 stron omawiana, czy to na pewno to, a jeżeli przyjmujemy, że to co dalej z tego wynika. I potem ktoś wchodzi już od 6 strony i widzi, że ktoś na ten temat rozmawia i przyjmuje tę wiadomość za pewnik. On się już nie cofnie 5 stron, żeby zobaczyć, że to napisał jakiś Czesiek anonimowy, a nie jest jakaś informacja medialna od poważnych mediów. I potem tak te plotki się rodzą i tak potem z tego wynika, że Robak zarabia 50 tysięcy, Morzyn 40, a Pawłowski 130 milionów euro za sezon. Dobra, no to zamykamy temat sparingu na łamach oficjalnej witryny. Widzę w to my, mojego autorstwa artykuł, więc też nie będę tutaj bajerował. Przeczytam tylko wstęp. Spacerek. Tak należy określić sobotni mecz kontrolny Widzewa z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. W pierwszej połowie łodzianie zagrali bardzo zdeterminowani i po słabej grze rywali prowadzili aż 7-0. No to trochę im odjąłem. Powinno być, że po słabej grze rywali, dobrej grze łodzian. Prowadzili aż 7-0. Po zmianie stron dublerzy spuścili z tonu, ale ostatecznie Enklej Dobi wygrał w swoim nieoficjalnym debiucie 9-1. Opisu spotkania nie będę wam mówił. No i co? No i tam ogólnie konkluzja z tego artykułu, mam nadzieję, była taka, że nie ma się co podpalać, bo rywal słaby. Przypomnę, przed rokiem, no trochę dalej jak rok, czyli podczas letnich przygotowań do sezonu 19-20 wygrał Widzew mecz sparingowy z Wartą Sieradz 9-2. Tak mi się kojarzy, że był taki mecz i co to znaczy, że też tam powinniśmy w jakiś samozachwyt popadać i tak dalej. No spokojnie, nie ma tutaj potrzeby, żeby grzać, po prostu przyjmijmy to, że fajny wynik i tyle, no nie ma co tutaj naprawdę się podniecać, według mnie jakoś za bardzo. Błysnęli ci ofensywni, to akurat na plus dla takich zawodników jak właśnie Fandambu. I już, no i lecimy dalej. Tak, teraz sprawdzimy sobie, 20 lipca 2019 roku w Sieradzu nawet spotkanie rozgrywane, chyba, bo widzę wymieniony jako gość, aż sobie kliknę w zdjęcie, to wam zaraz po okolicznościach przyrody. Tak, Sieradzki stadion, latający Adam Radwański, wtedy jeszcze chciał widzę wygrać. Jutrzenka Warta, flaga. No, to tak mówisz, Sieradz, krzyczysz, Widzew. Dobra, więc 9-2 wtedy wygraliśmy, a sezon jaki był, taki był. Także naprawdę lodu na głowie, nie podniecajcie się jednym meczem. Cieszcie się z wysokiego zwycięstwa, ale pokora. No, zwłaszcza ci drudzy, którzy weszli w drugiej połowie, bo wygraliście, jak to się mówi tak brzydko, może trochę niefajnie w środowisku piłkarskim, wygraliście 2-1 ze ślepymi. No, tak to się mówi. Pozdrawiam Marcina Karczorowskiego, wiem, że on się o takie coś nie obrazi, a pewnie jak słucha, to sam się uśmiechnął pod nosem. Co pisał dziennik Łódzki, to też ciekawa sprawa. Widzę w Pogoń 9-1, testowani gracze strzelali nawet gole. No to co innego jeszcze można strzelać? Strzelali nawet gole, ale mogli jeszcze strzelać, nie wiem, z łuku mogli strzelać, albo z kuszy, albo do tarczy. Strzelali nawet gole i powinno być chyba, nawet strzelali gole, ale no nieważne, to Dariusz Kuczmara przecież, on wie lepiej, i zebrali pochwały. No widać, że tego tekstu już mu nikt nie dyktował, jak tego tekstu o wojnie Pajączek Puchalski. A tu wyszedł cały Kuczmara, tak, po jego stylu. Oczywiście tekst jest krótki. To też ciekawe. Na zmiany wchodzili Antoni Klank, Kevin Rubaszewski i tak dalej, nie będę wymieniał. Nazwiska testowanych graczy jako pierwszy ustalił portal widzewtomy.net. No więc fajnie, miło, biło Dariuszu Kuczmero, że pierwszy raz zdołałeś podać źródło jakiejś informacji, ale tym razem nie do końca rzetelnie, bo nazwiska Hasa i Rubaszewskiego podane były na łamach Gazety Wyborczej i widzę, to my powoływał się na Wyborczą. Antoni Klany to było nazwisko podane przez któregoś z dziennikarzy na Twitterze, tylko ten Bondarenko to było wiadomo, kto to jest, i jak kibice zaczęli między sobą kolportować informację, że to Bondarenko, to wtedy WTM też podał, że to było na rękę, bo przez niemal połowę sparingu było pisane, że zawodnik testowany. No ale jak już było wiadomo, że się wydało, że to on, to wtedy. Zresztą była transmisja, były zbliżenia kadry na niego po twarzach. Jeżeli miał Real Madryt go nam podebrać, to go zobaczył w transmisji Florentino Perez, czy kto tam jest teraz tym prezydentem i tak dalej. No testowano go, oczywiście świetnie zagrali testowanie, bo strzelili nawet gole. Tyle się dowiecie z tego tekstu, więc sami sobie odpowiedzcie, czy dużo. Jarosław Binczyk również pisał o sparingu.
towarzystwie Radosława Moroczkowskiego był, więc panowie mogli być zajęci opowiadaniem, co tam u ciebie słychać, co u małżonki i tak dalej, więc mógł nie widzieć części spotkania. No bo napisał, że nowi oblali testy. Widzę, wstrzelił w sparingu 9 goli, ale nowi oblali testy. Więc zupełne przeciwieństwo tekstów w Dzienniku Łódzkim. I nie chodzi o to, że później okazało się, że tylko Fandambu zostaje z tych testowanych, bo tak się okazało. Jak pisał Widzew 24, jako pierwszy został tylko Fandambo, natomiast Rubaszewski, Klan, Haas oraz Bondarenko, dziękujemy panom na razie. Jarosław Binczyk wtedy tego nie wiedział, bo ta informacja pojawiła się dopiero wieczorem, koło godziny 20, 21 może nawet, przed 21, a Jarosław Binczyk pisał ten tekst o 16.07, więc po prostu jego zdaniem nowi oblali testy, bo tak na oko mu się wydawało, że zagrali słabo. Słabo zagrał Rubaszewski, którego Dobi określił, że ma fajną technikę, ma potencjał, no ale czas przygotowania go fizycznie do podjęcia rywalizacji byłby zbyt długi. Widzew nie chce tego czasu tracić. W ogóle notabene słyszałem, że ten Rubaszewski miał też propozycje z innych klubów w Polsce i kto wie, czy tam czasem zaraz gdzieś nie wypłynie, ale przygotowanie fizyczne głównie zawaliło, bo z niego można zrobić piłkarza, ale to by trwało, a tutaj Widzew ma lepszego na prawą obronę, tak usłyszałem. Zobaczymy oczywiście, czy tak będzie. Natomiast co pisze Jarosław Binczyk? Większość sprawdzanych nowych zawodników nie zdała egzaminu. To mówię o 16, czyli nie wiem, że, tylko wydaje mi się, że. No czyli można powiedzieć, że Jarosław Binczyk miał rację, no bo potem ci piłkarze zostali odpaleni. No ale czytam. Łódzcy piłkarze dominowali, a bramki zapisali sobie dwaj nowi. Fandambu i Mateusz Bondarenko. Ten drugi został ustawiony na środku obrony. No gdzie miał być ustawiony, jak jest stoperem? I po przerwie dołożył kolejne trafienie. Jako jedyny z testowanych zasłużył na kolejną szansę. A, czyli akurat tego odpalili, co Binczyk twierdził. Choć trzeba przyznać, że obrońcy rzadko musieli się wysilać, by przerwać akcję pogoni. No, bardzo rzadko nawet bym powiedział. Po przerwie na boisko pojawiła się praktycznie nowa jedenastka z prawym obrońcą Kevinem Rubaszewskim i skrzydłowym Borisem Hasem. Jeśli sparek miał być dla nich ostatecznym egzaminem, to żaden go nie zdał. Ten pierwszy gra jak junior, drugi był gorszy od Fandambu. A, czyli jeżeli był gorszy od Fandambu, to znaczy, że oblał testy. No, oblał z innych powodów, ale okej. Podobno jego atutem miała być szybkość. Aha, to tego Hasa chyba. Ale ani razu jej nie pokazał. Dużo lepsi byli Prochownik i Amejał. No nie zgodzę się, że byli dużo lepsi, może trochę lepsi. Równo po przerwie. Aha, że mecz był bardziej wyrównany. No, to tyle, jeśli chodzi o Jarosława Binczyka. No okazało się, że Bondarenko szansy nie dostanie, chociaż jedną rzecz chciałbym tutaj sprostować. Zobaczymy, czy będzie na ten temat jakiś artykuł, żeby później będziemy to omawiać. No dobra, to zatrzymajmy się na chwilę przy nazwisku Bondarenki. Chciałbym pewną rzecz wam przekazać, z mojej wiedzy oczywiście, bo ja mogę się mylić. Możliwe, że nie mam racji, ale dowiedziałem się, że podobno Bondarenko usłyszał, że Widzew ma na oku jeszcze lepszego stopera od niego. Chcieli go sprawdzić, chcieli po prostu utwierdzić się w tym, że Bondarenko ma papiery i można go brać pod uwagę do gry w Widzewie, ale no pod warunkiem, że nie uda się dogadać z tym dużo lepszym zawodem, znaczy dużo lepszym, takie jest myślenie Widzewa, że uda się dogadać z lepszym kandydatem do gry na środku obrony. I jest powiedziane, Bondarenko, jeżeli znajdziesz sobie jakiś klub w międzyczasie, no to podpisuj, no nie będziemy przecież, chłopie, cię wstrzymywać, nie Bóg wie jak długo, bo się może okazać, że na końcu ci powiemy, że jednak cię nie bierzemy i zostaniesz na lodzie. Więc jest powiedziane, że Mateusz, jeśli masz coś, to jesteś z tego zadowolony, to bierz. Mówi się, że niby 100 milosz, ten tam go może będzie chciał ponownie, a jeśli nie, no to jak tam coś wypadnie, no to się do ciebie odezwiemy. No tak to wygląda, czyli możliwe jest, że Bondarenko jeszcze jakąś szansę w Widzewie dostanie, ale no zależy to od wielu czynników. Zależy to od tego, czy Bondarenko będzie miał cierpliwość, żeby na to czekać, zaryzykować i poczekać, odmówić innym, poczekać na Widzew, czy nie. No i po drugiej strony, czy Widzewowi uda się zapiąć transfer numer 1 na liście, czy nie. Pisałem o tym, że to zawodnik z przeszłością w Ekstraklasie, zresztą o tym też będziemy jeszcze mówić. Tyle na temat Bondarenki. Być może jeszcze gdzieś powróci, ale no tak pół na pół bym to oceniał te szanse, bo to będzie, mówię, zależało od tego, czy Bondarenko znajdzie nowy klub, a Widzew znajdzie lepszego stopera. Znaczy znajdzie, no już go znalazł, tylko czy go będzie w stanie pozyskać. A jak nie, to oba te warunki będą na nie, no to wtedy jest szansa, że Bondarenko wróci. Natomiast Haas, Klan oraz Rubaszewski na pewno nie, Fandambu wiemy, a zaraz będziemy o tym mówić. Tu Łódź Portal, Bartosz Kozdrój pisał: piłkarze Widzewa rozegrali w sobotę pierwszy sparing tego lata. Tytuł: pewna wygrana Widzewa i popis testowanych. No a przed chwilą, że testowani oblali testy, a sprawdzani oblali testy, a według pana Bartosza Kozdroja popis testowanych. Także musicie się z panem Jarkiem umówić na kawę i wspólne stanowisko jakieś ustalić, bo na razie to jest trochę
rozbieżny. Podopieczni trenera Enkelejda Dobiego rozgromili Pogoń Grodzisk Mazowiecki 9-1, a najbardziej w tej rywalizacji błysnęli zawodnicy bez umów w łódzkim klubie, którzy łącznie zdobyli aż 5 bramek. No dobrze, no to 5 na 9, no to bez przesady. No to jeszcze Oyama zdobył 2, zrobił piękną bramkę Mąka. W ogóle o Mące się nic nie mówi, ja powiem w takim razie później. Wolsztyński strzelił chyba jedną bramkę, tak? I bez przesady, no tak, że tam, że nowi zjedli, bo to taki z tego kontekstu wynika, że ci testowani byli lepsi od tych podstawowych i w ogóle to najlepiej wszystkich, co byli, to zwolnić i wziąć samych testowanych. No. Panie Bartku, kolejny raz, bo kiedyś też tam jakiś tekst moim zdaniem odbiegał daleko od prawdy, więc taka mała żółta kartka tak ode mnie. Ale to burza ten puserii oczywiście. Pamiętajcie, że program Trybuna Prasowa ma taki lekko szyderczy charakter. O tym, jak spotkanie wyglądało, nie będę wam przypominał, bo to każdy wie. Kto strzela bramki, też każdy wie. Solidne zawody rozegrał Kevin Rubaszewski. Z bardzo dobrej strony pokazał się Mateusz Bondarenko, a najlepiej zaprezentował się Mervi Fandambu, który zagrał niewiele ponad 2 kwadranse, ale w tym czasie wykonał ogromną pracę w poczynaniach ofensywnych. Zaliczył bramkę i 2 asysty. No właśnie, to też źródło podaje, że 2, więc ja sobie z ciekawości sprawdzę po programie, czy były 2 czy 3, bo no jakoś tak nie mogę. No tak dla własnej ciekawości, tak? bo nie wiem, bo jedni mówią tak, drudzy mówią tak. Najsłabiej zaprezentował się Boris Haas, który podobnie jak na czwartym treningu w sparingu wystąpił na prawej flance. I nie jest tajemnicą, że nominalna pozycja Niemca jest atak. Dobra, nieważne, no nie macie chłopie i szukaj sobie szczęścia gdzie indziej. Nie będzie drugiego Mandiangu, widzę, wie. No i to tyle, jeśli chodzi o te najważniejsze portale, które tamten mecz podsumowywały. Można jeszcze przeczytać, co powiedział trener Dobi po tym spotkaniu. Nie możemy być zadowoleni z przebiegu tego meczu i całego mikrocyklu, który jest za nami. Chcemy odciąć się od zeszłego sezonu, co nie jest łatwe. Przerwa od gry była krótka, ale chcemy zostawić przeszłość za nami. W trakcie dzisiejszego meczu widziałem bardzo dużo dobrego, ale było też kilka minusów i właśnie na nich chcę się skupić. Powiem szczerze, że jestem trochę zdziwiony, że piłkarzom tak ciężko się jeszcze odciąć od poprzedniego sezonu, bo ja jako kibic, jako osoba postronna, jak oglądałem ten sparing, byłem kompletnie odcięty. Nawet przez sekundę nie myślałem o poprzednim sezonie. Dla mnie to było nowe rozdanie, no może dlatego, że w koszulkach Jomy ciągle graliśmy, no ale przecież pani prezes mówiła 2 miesiące temu, że już wszystko jest uszyte i gotowe. Aha, okej. No widocznie tam coś pewnie zawalił dostawca, wiecie, bo jak brakuje koszulek w Łodzi, to na pewno dostawca zawalił i pewnie już jesteśmy na kapę źli i już wiemy, że za 3 lata nie przedłużymy umowy. Ale to tyle ze szpilek. Także ja w ogóle nie siedziało we mnie ten poprzedni sezon. Potraktowałem to zupełnie jako jakieś nowe otwarcie, nowy sezon, nowe emocje. No widocznie piłkarze bardziej to odczuli, bardziej im siedzi w głowach. Mam nadzieję, że trener sobie z tym poradzi. No i podoba mi się natomiast to, że na minusach chce się trener skupić. No tak, no bo jak coś działa dobrze, no to niech działa dobrze. Ważniejsze jest, żeby naprawiać te rzeczy, które nie działają, a jak już się te naprawi i tych minusów będzie bardzo niewiele, no to wtedy można doskonalić te pozytywy. Trzeba pamiętać, że na boisku było dużo zawodników testowanych, co miało wpływ na przebieg spotkania. Cieszę się, że skończyliśmy mecz bez żadnych poważnych kontuzji, poza drobnym urazem Marcina Robaka, no ale to było oczywiście przed meczem. Wolno otrzymał też Krystian Rowak, jestem pełen optymizmu i tak dalej, bo założenia zostały zrealizowane, spotkanie było intensywne, ale tak chcemy grać, wysoki pressing, gra do przodu. Co jeszcze? Sztab szkoleniowy podejmie decyzję co do testowanych. Aha, to podjął później. No więc najważniejsze te stwierdzenia są takie, że mimo, że było dużo testowanych i gra mogła nie być taka super płynna, dokładna, to wysokie zwycięstwo. Były minusy, były plusy, plusów więcej, ale na minusach się będziemy skupiać. Tak chcemy grać, czyli wysoki pressing, intensywność. To tak w skrócie wypowiedzi trenera. A co powiedzieli piłkarze? 2 piłkarze. Łukasz Kosakiewicz na pierwszy ogień. Cieszy nas powrót na boisko, chociaż przerwa od gry nie była długa. Fajnie strzelić dużo bramek, ale trzeba pamiętać, że ten sparing miał przede wszystkim wartość treningową. No właśnie, brawo Łukasz, że to wiecie. Udało nam się zrealizować większość założeń przedmeczowych, ale na pewno są elementy, które musimy jeszcze poprawić. No raczej, jak wam strzela bramkę taka Pogoń, a wy im tylko 2 po przerwie, no to musicie wiele poprawić. No i Mateusz Możdżeń, moim zdaniem znowu gracz, który najbardziej rozczarował w sobotę i trwa ta seria rozczarowań ze strony Mateusza, chociaż to tylko sparing, więc tam jeszcze nie przesadzajmy. W pierwszym kwadransie meczu mieliśmy grać wysokim pressingiem, potem w kolejnych 15 minutach zwolnić tempo, by ponownie ruszyć do wyższego pressingu na końcowym kwadransie pierwszej połowy. No to fajne to są te wypowiedzi, bo to pokazuje, jaki był plan trenera Dobiego, że kwadrans ostro, kwadrans spokojnie i kwadrans znowu ostro, czyli najpierw na nich ciskamy, strzelamy bramkę, potem trochę się wycofujemy, dajemy rywalowi złapać oddechu, ale sami też ten łapą, no może nie oddechu, tylko dajemy trochę pograć
grać piłką, my sami łapiemy oddech, zbieramy siły i znowu ruszamy z lawiną. Zobaczymy, czy tak będzie też w lidze. Natomiast z drugiej strony śmiesznie, że mówi o tym Mateusz Morzyń, który w tej pierwszej połowie nie grał, no ale nieważne. Takie było założenie trenera, nie patrzyliśmy na przeciwnika, mieliśmy grać w ten sposób, bla bla bla. To pierwszy mecz po pewnym czasie i nagroda, po pewnym czasie, no po tygodniu, to ty nie wiesz ile miałeś przerwy. To pierwszy mecz po pewnym czasie jest nagroda za tydzień ciężkich treningów. Na pewno nie, no to jest dwa tygodnie po meczu. No tak, teraz ja się pomyliłem. Na pewno nie odcięliśmy się jeszcze od zeszłego sezonu, minęło za mało czasu. No, widać, że się nie odciąłeś, Mateusz, bo byłeś po prostu dramatyczny po tym spotkaniu. W tym spotkaniu, jak na siebie, jak na swoje możliwości. No i to tyle, jeśli chodzi o omawianie spotkania. Zamknęliśmy pewien blog, więc pozwolę sobie zerknąć na Twittera, co tam z waszej strony w internetach, czy coś w ogóle tutaj mamy. Cofam. Jest. Ben Johnson. Ben Johnson. Pogol podpowiada. No mi się wydaje, że Michael Johnson, ale może... Ale Ben Johnson. Chyba obaj byli. Michael Johnson i Ben Johnson. Ale Ben Johnson faktycznie. Ale to lata chyba 70-80. Jest takie bardziej zamierzchłe czasy. Mandiambu. Że połączenie Bartek Zielony. Maćkowi Winczewskiemu się cały czas Fandambu z Mandiangu mylił. Nieraz tak jest, uwierzcie mi, jak coś wam wejdzie w głowę, ja tak tylko tutaj Maćka Sosen poprawił, ale ja komentowałem mecz w Katowicach z GKS-em i ustawicznie nie wiem dlaczego weszło mi do głowy, że błąd to nie Adrian, tylko Arkadiusz. I przez pół godziny mówię Arkadiusz błąd, dopiero mnie Marcin Guzewicz tam zaczął szturchać, bo komentował ze mną, więc nie chciał na antenie i gdzieś tam mnie szturcha i mówi, że Adrian, dopiero się kapnąłem. I ciężko trwało wychodzenie z tego błędu, więc współczuję Maćkowi, wiem jak to jest, ale Bazi 1910, czyli Bartosz Zieliński, znalazł Maciek dla ciebie rozwiązanie, Mandiambu, czyli połączenie Fandambu z Mandiangu i już jest prościej. Tak jest, Winczy nawet widział, bo pisze, że byłby Grajcar, no połączenie Mandiangu z Fandambu, no to znakomita technika, przegląd pola, zadziorność, ale klapki na oczach i nie podaje nikomu i w ogóle to wyjeżdżam do rodziny, ale potem jednak nie wyjeżdżam. Rafał Skubiszewski pisze, jak ta cisza będzie owocna, to niechaj będzie cisza, tylko nie wiem czego, już wiem, bo to jest odpowiedź na mój wpis, że dzisiaj magazyn Pilne. No magazyn Pilne był wczoraj do ramówki wprowadzony na wieczór, tak z tragarzami przechodził. Zupełnym przypadkiem te Pilne, no wieczorkiem się okaże, o czym będziemy rozmawiać. Zerkam na aplikację, widzę 24, czy mamy nowego piłkarza, nie mamy jeszcze. Lewy pisze jeszcze, Lewy, seria numerów to sobie pozwolę, 35, mam nadzieję, że Lewy, że to nie PESEL, żarcik. 5 goli strzelili zawodnicy bez umowy, Fandambu, Mąka 2, Bondarenko 2. Tak, to pisał o tym portal Tłucz, no ale Mąkę traktujemy jak swojego. Wiesz, co to ma za znaczenie, mówię, graliśmy z pijanymi i ślepymi, pozdrawiam wszystkich niewidomych z dystansem do siebie. Dobra, lecimy dalej. Wyborcza Łódź, kolejny artykuł. Dziś 7.50, 10 sierpnia. Jarosław Bińczyk dopadł do klawiatury i napisał, że widzę wciąż bez wzmocnień, a liga coraz bliżej. Idealny timing, panie Arku, dzisiaj prawdopodobnie 2, może nawet 3 transfery. 2, 3. No tak, mogą być nawet 3 transfery dzisiaj. To wam zaspoileruję kolejny temat. A widzę wciąż bez wzmocnień, pisze Jarosław Bińczyk. Ale wybaczam, panie Arku, bo wiem, że to jest tekst pisany wczoraj wieczorem do Gazety Wyborczej papierowej, więc on musiał wieczorem trafić do drukarni, dałamy, więc po prostu potem dzisiaj rano został przeklejony jeszcze na stronę. No ale wczoraj wieczorem pan po 25 lat stażu wokół Widzewa, tyle w kontaktu, znajomości i pan nie wiedział, że dzisiaj będą transfery podpisywane. No nie wiem, wtedy z tego by chyba to wynikało, no bo nie chciałbym pana posądzać o to, że pan jadem pluje na klub i pan tylko pisze artykuły w negatywnym świetle, no bo przecież gdzieżby tam, więc na pewno pan po prostu nie wiedział. Może pan był na rybach z rodziną, na spacerze, nad wodą gdzieś i wieczorem tylko dopadł. Nie dzwonił do nikogo, wiadomo kogo i się nie dowiedział, no więc się dzisiaj pan zaskoczy. Jutro będzie pozytywny artykuł na Gazecie Wyborczej, albo pewnie będzie negatywny, bo ten nie za stary, ten za młody, tamten ma za długie włosy, a tamten to w ogóle jeszcze nie, bo kiedyś odmówił wywiadu wyborczej. Żartując sobie. Dobra, co tam w lidzie? Pierwszy letni sparing Widzewa miał dać odpowiedź, którzy z trenujących z drużyną nowych piłkarzy może być wzmocnieniem. Większość nie nadaje się nawet na uzupełnienie kadry. Okej. Co tam o sparingu? Jeszcze parę słów, to wiemy, co się działo, już o tym mówiliśmy. Bardzo słaby rywal Widzewa, to podkreśla Jarosław Bińczyk i tu się z nim zgadzam, tak, to też trochę zaciemnia obraz. No to fajnie, że 9 bramek, że to buduje pozytywne nastroje w szatni i okej, okay. Natomiast no, rywal naprawdę był bardzo słaby, zwłaszcza bramkarz i obrona. Dobra, co tam się dalej, co tam się działo? Aha, dobra, to mamy ciekawy tekst.
Widocznie jednak trener Nkele Dobie dostrzegł w Ndambu jakieś pozytywne cechy, bo zostawił go jako jedynego z piątki testowanych zawodników, czyli pan Jarosław Bińczyk nie dostrzegł w Ndambu pozytywnych cech. A właściwie szóstki, z piątki testowany, a właściwie szóstki, ponieważ cały czas waży się los Daniela Mąki, którego kontrakt się skończył. Doświadczony pomocnik strzelił 2 gole. Trudno jednak o wiarygodną ocenę, gdyż rywal był słaby, a wynik 9-1 jest złudny, gdyż bramkarz Pogoni przepuszczał wszystko, co leciało w bramkę, chyba tak to powinno wyglądać. No wszystko to nie, ale rzeczywiście mocno pomógł, natomiast chciałbym zaproponować panu Jarkowi, że może mniej rozmów z przyjacielem Radosławem, tylko po prostu więcej patrzenia na boisko. Przyda się pana czytelnikom, zresztą nie wiem, czy czytelnicy Gazety Wyborczej, czy im zależy na rzetelności, czy po prostu czytania artykułów z tezą, z którą oni sami otwierają gazetę, ale Daniel Mąka strzelił 1 bramkę, a nie 2 w tym sparingu. Ale to tam, kto by się czepiał. Przy 9 można się pomylić. Ale nawet na tle tak słabego przeciwnika łatwo można było przekonać się, że większość testowanych graczy nie nadaje się do Widzewa. No to takie same słowa ja mogę skierować do Mateusza Możdżenia, że on też się nie nadaje do Widzewa. Tylko że tutaj jest różnica, że wiemy, jaki Możdżeń był kiedyś, a w przypadku Rubaszewskiego, Bondarenki, czy Hasa, czy Klana nie wiedzieliśmy nic o nich i to jest różnica, bo jakby patrzeć na nich i założyć by na przykład im wszystkim takie kombinezony, żeby twarze były zakryte, żeby nie było, czy nawet po sylwetce, żeby nie można było rozpoznać, który jest który, to daje wam głowę, że każdy by wskazał, że ten w środku pola to do odpalenia, ten testowany to w ogóle się nie nadaje, a to potem on by się rozebrał, okazałoby się, że to Możdżeń. Tylko za Możdżeniem stoi historia, a za tymi chłopakami nie stoi historia. Ale jeżeli po tym sparingu mamy wysnuć wniosek, że ci piłkarze się nie nadają, to Możdżeń też się nie nadaje. Ale Możdżeń ma ważny kontrakt, więc trzeba walczyć, żeby go odbudować. No bo przecież chyba nie zapomniał, jak się gra w piłkę, tylko widocznie jakieś pokłady gdzieś tam trzeba z niego wydobyć. O bramkarzu 17-letnim nie będziemy pisać, 16-letnim, nie skończył jeszcze 17, ale kto by tam się czepiał 1 roku. Nowak gotowy do powrotu, na początek sezonu powinienem być gotowy, powiedział Wyborczej Nowak, więc wywiad z Nowakiem jednozdaniowy jest, dłużej trzeba poczekać na kitę i tak dalej. Nie wyjaśnia się los Przemysława Banaszaka, który, jak się dowiadujemy, bardzo chce odejść do Górnika Łęczna. Nie, wy się dowiadujecie, bo ja o tym mówię od tygodnia. Tylko chyba, że do panu dziennikarzowi z 25-letnim stażem tydzień zajmuje dowiedzenie się tego, co mi zwykłemu kibicowi, który się bawi w radio Szambo, bo tak to pan określił, to co wiem od tygodnia. Tylko czy Widzew może pozwolić sobie na stratę tego napastnika, skoro jego kadra jest nieliczna, nie ma też postępu w rozmowach z Adamem Radwańskim, który chce rozwiązać kontrakt. W klubie twierdzą, że prędzej przyniosą go do rezerw, niż puszczą za darmo. No to, co w klubie twierdzą nieoficjalnie, to ja się przekonałem, że pan Jarosław Bieczek kiepsko wie. No dobra, w porządku. Aha, jeszcze na samym końcu chyba dopisał PS, bo już chyba zapomniał. Wracając jeszcze do sparingu, to pozytywnie wyróżnił się Henry Koyama, a negatywnie Marcel Pięczek. Marcel Pięczek gra w środku pola, przypomnę, więc dla tych, którzy twierdzą, że to środkowy pomocnik. No dobra, to żeby teraz panu Jarkowi było milej i cieplej na serduszku, jak mawiała Franek Widos, pozdrawiamy pana cieplutko. No to więc trochę o transferach, o których nie ma i nie będzie, no nie wiem, czy nie będzie, to nie wiem, ale nie ma. Według Jarosława Bińczyka, no więc popełniłem taki artykuł, 9.32 opublikowałem, a więc pół godzinki przed programem. Widzę, wrócę na zakupy, będą transfery. I to transfery będą jeszcze dziś. Nie będę tego tekstu może cytował, bo to głupio by brzmiało. Sam własny tekst będę cytował, może lit, tylko Widzew nie przeprowadził jeszcze żadnego transferu z tego lata, ale w tym tygodniu ma się to zmienić. Prawdopodobnie dojdzie do zakontraktowania aż 4 zawodników i kadra będzie wyraźnie wzmocniona przed pierwszym oficjalnym meczem. No przypomnijmy, w sobotę gramy z Unią Skierniowice już w Pucharze Polski, tym ogólnopolskim, więc to też nie jest jakieś tam regionalne byle co. Więc na razie wiemy, że nie jest tajemnicą, że łodzianie chcą sprowadzić do siebie Patryka Muchę i ten transfer lada chwila powinien zostać ogłoszony. Cały czas patrzyłem, czy zwlekałem z analizą tego tekstu, aż może strona oficjalna poinformuje. No na razie nie, no więc wybaczcie, ale może też Marcin Tarociński mówił, widzę w FM po nazwisku, że to o niego chodzi, jeśli tak, to kamień serca, że niczego tam, żadnej niespodzianki nikomu nie psuje. Zresztą o Musze każdy wie od czwartku, piątku, więc co to za tajemnica. Więc Mucha ma dzisiaj podpisać kontrakt, słyszałem, że 2-letni, ale czy z opcją przedłużenia, ale czy tak się to zakończy, nie wiem, zobaczymy. Zwolennikiem tego ruchu jest oczywiście Nkele Dobie, który pracował z Muchą w Górniku Polkowice. Przypomnijmy, Mucha to pozycja 6 lub 8. 8 według Krzysztofa Sanowskiego to także Fandambu, jak to było? Fandiambu, tak? Jakoś tak to wymyślił nasz słuchacz. I
albo Manfiambu, nie, no dobra, zostawmy to, i nie wiadomo, co będzie na przykład z Gąsiorem, tak, który no, nie umiał sobie wywalczyć miejsca w podstawowym składzie w drugiej lidze, a w pierwszej będzie miał jeszcze trudniej, bo doszedł, bo został Poczobut, zostaje Możdżeń, dojdzie Mucha, dojdzie prawdopodobnie Fandambu, to będziemy mieli czterech. Mąka był próbowany na ósemce, jeśli miałby zostać, przynajmniej na ten sezon, to będzie kolejny, no i a miejsca tylko dwa, przypomnę, bo gramy 4-4-2, więc no, jeśli ja miałbym strzelać, to ja bym powiedział, że Marcel Gąsior na wylocie, jeżeli przyjdzie Fandambu, przyjdzie Mucha i podpisze i też przedłuży kontrakt Daniel Mąka, to myślę, że Gąsior, Auf Wiedersehen, tak sądzę. I zresztą słyszę, tam gdzieś mi się obija, że pewien transfer, który już niby był zakończony, że już upadł, bo był pilotowany przez Rafała Pawlaka, jakoś może jeszcze odżyje, i to też chodzi o zawodnika środka pola, więc ten środek pola, widzę, wtedy miałby bardzo mocny i po odejściu wtedy również Adama Radwańskiego mielibyśmy pięciu środkowych pomocników, dwa miejsca, no trochę dużo, ale przynajmniej bylibyśmy zabezpieczeni. Kto jeszcze dzisiaj? No już mówiłem, Mervi Fandambu na testach medycznych od 7 rano, mówił o tym Krzysztof Stanowski. Według jego zdaniem wtorek, środa powinno być oficjalnie to podane do wiadomości publicznej, 99%. Tak prawdopodobieństwo przeprowadzenia tego transferu przedstawił wczoraj Stano. Co jeszcze Krzysiek, bo poprosił, żebyśmy mówili na ty, więc pozwolę sobie, albo nie, no bądźmy oficjalni. Zresztą to nie ja rozmawiałem z Krzysztofem Stanowskim, tylko panowie Winczewski i Sosenkiewicz, więc ja na ty nie przechodziłem, a więc pan Krzysztof jeszcze zdradził, że 3-letni kontrakt ma podpisać Fandambu, teraz mi się to udzieliło, Fandambu, i przejdzie do Widzewa na zasadzie transferu definitywnego, bez żadnego odstępnego. Ale, gdyby tam kiedyś Widzew go sprzedał drożej i na nim zarobił jakieś pieniądze, to się podziałkuje ze Stanowskim. I uważam, że to jest okej. Okay. Tylko tam ustalić te warunki podziałkowania, żeby klub tutaj nie był pokrzywdzony, i uważam, że bardzo dobre warunki, bardzo dobry deal. No więc tak, pisałem o tym, że niewykluczone, że z klubu odejdzie Gąsior. To jest bardziej moja przypuszczenia niż umiejętność dodawania 2 plus 2 i czy wyciągania wniosków z tego, co się słyszy i co się dzieje, niż jakaś tajemna wiedza, ale tak może być. No i Adam Radwański, tak, który jak wiadomo chce odejść, ale co jeszcze? Okazuje się, że Widzewie czekają też na stopera z przeszłością w Ekstraklasie, dlatego Bondarenko został na razie up, jak mówiłem. Na razie jest w zawieszeniu i być może wkrótce podpisze, może ze Stomile Mocznym, może z kimś innym kontrakt, a może poczeka na Widzew, może się nie doczekać. Powiem tak, znam nazwisko tego środkowego obrońcy i myślę, że chciałbym, żeby Bondarenko w Widzewie nie zagrał. Nie dlatego, że mam coś przeciwko Mateuszowi, absolutnie, tylko uważam, że tamten piłkarz jest lepszy, ale to nie jest łatwa sprawa i zobaczymy, ale ten obrońca... A ten obrońca to jest ekstraklasowiec, o tak można powiedzieć, taką łatkę mu przykleić. Ale Rudol też był ekstraklasowiec i Wąkiewicz też, więc spokojnie. Ale to nie jest na pewno zaawansowany wiekowo gracz, to mogę wam powiedzieć, że to nie jest żaden emeryt 30+, tylko raczej under 25 bym nawet powiedział. Chociaż tak mówię z głowy, bo nawet nie sprawdzałem jego wieku, ale tak mi się kojarzy, że nawet nie ma 25 lat skończony. Aż sprawdzę z ciekawości, czy się nie pomyliłem. Żeby was nie wprowadzić w błąd. Tak, no jest, nie ma 25 lat skończonych. Tak, bo to tak 25 to taki umowny wiek, więc powiedzmy, że nie ma 25 lat skończonych jeszcze ten zawodnik. A oczywiście to daleka droga i nie podpalajcie się też, bo nic nie jest tutaj przesądzone. Oraz bramkarza, stopera z przeszłością w Ekstraklasie, oraz bramkarza, który z miejsca naciśnie na Wojciecha Pawłowskiego. No tak. Te dwie pozycje plus Mucha plus Fandambu, one się mają... Mucha plus Fandambu się ogólnie reasumując... Aha, to może dokończę jeszcze tekst, a potem sobie go podsumujemy. Dodać można, że chodzi o zawodników, których personalia póki co są trzymane w ciszy i nie pojawiały się w medialnych spekulacjach, więc to taka wskazówka dla was. O tych piłkarzach w kontekście Widzewa nikt jeszcze nie pisał do godziny 10. Stan na godzinę 10:44. Dobrze. Co jeszcze? Dobi nie kryje, że chciałby pozyskać także jeszcze jednego bocznego defensora. Przepraszam, bo jeszcze, bo coś mi tutaj uciekło.
przepraszam, słyszymy, że na testy medyczne, zapomniałem o ważnej rzeczy, słyszymy, że na testy medyczne ma dziś przyjechać także boczny obrońca, dużo lepszy od Kevina Rubaszewskiego, który pokazał się z niezłej strony w sobotnim sparingu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Także prawa obrona, bramka, środek obrony, czyli defensywę wzmacniamy i moim zdaniem brawo Widzew, bo gołym okiem było widać, że z obroną mieliśmy problemy w 2020 roku. No i w pomocy też, a więc stąd Mucha, stąd Van Dambu, stąd jeszcze może jeden piłkarz do środka pola, zobaczymy. Natomiast poza prawym obrońcą, który dzisiaj ma przejść testy medyczne, poza bramkarzem i środkowym obrońcą, którzy też gdzieś są tam blisko, gdzieś tam się to znaczy jeden blisko, drugi bramkarz. No nie będę wchodził w szczegóły, nie będę tutaj czarował, bo to się zmienia bardzo szybko i jeszcze ja popełnię jakiś błąd i potem w przeglądzie prasy w Gazecie Wyborczej Jarosław Bińczyk nie będzie wypominał nieścisłość, nierzetelność, więc wolę nie pójść krok za daleko. Dołbi tak, jeszcze chciałby pozyskać jednego bocznego defensora, no lewego, tak, bo mówimy o prawym obrońcy, tym, który miałby być dzisiaj na testach medycznych, lepszy od Rubaszewskiego, moim zdaniem zdecydowanie, bardzo mi się ten ruch podoba. No, nikt mnie nie upoważniał, nie mam zgody na to, żeby ujawniać to nazwisko, to zostałem proszony, więc tego nie zrobię, ale chłopak, bo to młody gracz, ale naprawdę wartościowe wzmocnienie, jeśli się wszystko uda, to pewnie dzisiaj strona oficjalna o tym poinformuje. Mam nadzieję, że jako pierwsza żadne medium nie zepsuje niespodzianki i myślę, że to nie jest nazwisko, które popara opada, ale jak człowiek wejdzie, zacznie grzebać i sprawdzi, co to za piłkarz, to będzie zadowolony z tego transferu. Tak przynajmniej ja uważam. To moja subiektywna opinia. Ktoś może być niezadowolony, tak różnimy się w ocenach, jak to ludzie. Natomiast oprócz tego jeszcze jeden boczny obrońca, lewy, miałby być pozyskany, no bo mamy Bechta i Pięczka, czyli tak naprawdę można by powiedzieć, że półtora lewego obrońcy. Z całym szacunkiem dla Filipa, to jednak to dopiero jego początki w seniorskim futbolu. Oraz skrzydłowego. Wciąż otwarte pozostają negocjacje z Mateuszem Michalskim, który chciałby wrócić na stare śmieci. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że pierwsza oferta klubu została odrzucona, ale ta druga sprawia, że Michalski zaczął się mocniej zastanawiać. Jego ponowna gra w czerwono-biało-czerwonych barwach wciąż jest możliwa, ale 29-letniego pomocnika chce nie tylko Widzew, więc nic nie jest jeszcze przesądzone. Więc Mateusz by chciał wrócić, najlepiej to chciałby zarabiać dwa razy tyle, co kiedyś Widzew je zarabiał. Widzew mu tyle absolutnie nie da, więc Mateusz powiedział, no to ja chcę tyle, a jak nie, no to zobaczymy i zaczął szukać gdzie indziej. Potem doszła nowa propozycja, trochę lepsza od tej pierwszej, oczywiście daleko od tych takich kosmicznych wymagań Mateusza i no i już Mateusz zaczął się wahać, jak to Adam mówi, a pani prezes o Adamie Redwańskim, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. 50-50 powiedziałbym, jeśli ktoś by się zastanawiał, na ile są szanse z Michalskim, to myślę, że 50-50. Tak to mówię. Chociaż to taki mój strzał trochę, więc też ty nie bierzcie tego za pewnik. Tak mi się po prostu wydaje, no bo rozmawiam również, że tak powiem, ze stroną Michalskiego, tak to ujmę, czyli informacje mam również od obozu z drugiej strony nieklubowej i też wiem, jakie tam są spojrzenia na pewne tematy i tak to się staram wam rzetelnie przedstawić. Póki co nie nastąpiły żadne ruchy, jeśli chodzi o napastników. Do składu dołączył jedynie Banasza, który wraca z wypożyczenia. Ciągle jest z Olsztyński, ale jego pozostanie w zespole jest pod znakiem zapytania. Dlatego trwa rozglądanie się za nowym atakującym. Pewne koncepcje już istnieją, ale nie jest to obecnie sprawa najwyższej wagi. Może poczekać kilka dni. Czyli najpierw obrona, bramkarz, sfinalizujmy Muchę, Van Dambu, a potem będziemy myśleć o napastniku na sam koniec, jak już resztę załatamy, najpilniejsze problemy. Bo na razie mamy Robaka, Wolsztyńskiego, Banaszaka, niedługo za jakiś czas będziemy mieli Kitę, więc tutaj jakoś Prochownik, tam będzie też podobno próbowany na jako drugi napastnik, więc tam jakieś pole manewru jest. Nie jest to numer jeden w pilnych sprawach do załatwienia. No okej, okay. No tak to wygląda. Czyli podsumowując, prawdopodobnie dzisiaj kontrakt, albo lada chwila, ale dzisiaj wszystko się rozstrzygnie z Van Dambu i Muchą. Myślę, że Mucha to dzisiaj będzie ogłoszony, Van Dambu może jutro, max środa, tak mówi zresztą Krzysztof Stanowski. Testy medyczne będzie zaliczał prawy obrońca, zobaczymy, czy będzie wszystko ok, czy się dogadają kluby. Może dzisiaj jeszcze będzie informacja, może jutro, nie wiem tego nie wiem. Może się okazać, że testy ok, ale potem dopiero będzie dopinanie w szczegółów, gdzieś tam są jakieś rozbieżności w kontrakcie, nie wiem tego, więc może się okazać, że dziś fajnie by było, może że jutro, może że w środę, a może temat upadnie, może testy wyjdą źle, wiecie jak to jest w piłce. Więc tak to wygląda, no i trwa załatwianie tematów bramkarza i stopera. Miał być, z tego co słyszałem, miał być Mirosław Leszczyński, dyrektor sportowy, tak to chyba go trzeba określić, dzisiaj w klubowym radio, ale się nie pojawił, tak nie pisano, bo mówię, nie słuchałem.
No jeżeli to jest związane z tym, że dopina transfery, że jest zajęty, a nie pojechał sobie na ryby, no to jak to leszczy, no to dobrze, no to dobrze by świadczyło, bo inaczej no tak szkoda trochę wystawić w ostatniej chwili kogoś, że się nie pojawi w studio, no. Więc panie Mirku, czekamy na jakieś wieści transferowe, bo jeśli one nie nastąpią, no to będzie pan krytykowany po prostu, nie ma zmiłuj. Dobra, to tyle jeśli chodzi o ten artykuł. Zobaczymy, co tam Leszcz złowi, czy kogoś przywiezie, czy nie, czy pani Martyna może też swoimi kanałami, może trener coś tam swoimi kanałami, bo myślę, że to sprężyna Mucha to właśnie sprężyna Dobiego. A propos Muchy, Mucha pojawił się na Łodziance, co z Robakiem i Nowakiem, pyta widzę w to my. No jest zdjęcie, nawet złapali tam na zdjęciu, chyba, nie wiem, czy ten pan za plecami Muchy to jest jego menadżer, bo nie wiem, jak wygląda jego menadżer, ale ktoś mi pisał, że podobno ten sam agent opiekuje się Muchą, ale także, uwaga, Łukaszem Piszczkiem, i Piotrem Zielińskim, to jest ta sama agencja, więc ciekawe towarzystwo Patryka Muchy. Dziczek, chyba Patryk Dziczek też jest w tej stajni i tak dalej. Może to ten pan na zdjęciu, nie wiem tego, to nie chcę strzelić babola. Mucha był na sparingu, nie zagrał, oglądał z boku, no nie wiem, może stwierdzono, że nie trzeba go sprawdzać, że trener go zna. Pewnie dzisiaj podpisze umowę. Natomiast co do Nowaka i Robaka, Nowak, no wiadomo, pół roku rozbrat, więcej, 7 miesięcy. Pół roku, to być luty. Pół roku bez grania, więc trzeba je stopniowo go wprowadzać, nie ma co go rzucać na trzecioligowców. A Robak podkręcił staw skokowy przed sparingiem, 2 dni przed sparingiem, nie był na ostatnim treningu, ale nic groźnego się nie stało, lekko podkręcona stopa, nie ma sensu się tam spinać na trzecioligowca, któremu 9 bramek strzelili dublerzy, znaczy dublerzy, no inni, nie Robak, więc było widać, że nie ma sensu Robaka tutaj narażać na pogłębienie urazu i dobrze. Pewnie na sobotę będzie gotowy i w pucharze wystąpi. Chyba, że trener Dobich będzie chciał mu dać jeszcze odpocząć, może go posadzi na ławce, a postrzelać mają inni. No bo gramy też z trzecią ligą, tak? Z drużyną Unii i tu się możemy zatrzymać. Informacja. Jest, portal Widzew to my. Ligowa porażka Unii przed meczem z Widzewem. To zepnijmy to klamrą. Unia grała w minionym tygodniu. W sobotę popołudnie Skierniewiczanie rywalizowali na wyjeździe z Olimpią Zambrów. No znamy ten zespół, graliśmy z nim w trzeciej lidze, w jednym. Już w 6 minucie mogli stracić gola, ale wykonywany przez Kamila Zalewskiego, pamiętam tego piłkarza z Olimpii, rzut karny obronił Michał Brudnicki, tego też pamiętam. Gospodarze dopięli jednak, Brudnicki chyba bronił w Sokole, Aleksandru, tak mi się kojarzy. Gospodarze dopięli jednak swego po nieco ponad kwadransie, gdy piękną bramkę zdobył Japończyk Shun Shibata, tego nie znam człowieka, tuż przed przerwą prowadzenie Zambrowian podwyższył Zalewski. Druga połowa nie przyniosła zmiany w wyniku i ostatecznie Unia przegrała na inaugurację sezonu 0-2, czyli pierwszej kolejce nasz rywal pucharowy w łeb. Sprawdzam skład Unii. Brudnicki w bramce, Dudziński, Stępień, Czarnecki, Utchenowak, nie wiem kto to jest, ten pan Utchenowak, bo to takie dwuczłonowe nazwisko, Kowalczyk, Gutkowski, nie myli z Gutowski, Makuch, Łojszczyk, Wilanowski, Pieńkowski, tego to oczywiście znamy, Kudryjawcew, Krasek, Kowalczyk. Co ciekawe, Pieńkowski zszedł w 32 minucie, już przestanie 0-1. Pytanie, czy to Wędka, czy był niezadowolony opiekun Unii z jego gry, czy może jakiś uraz, nie wiadomo co tam się... Jak pisze WTM, przepraszam, w 32 minucie boisko z kontuzją musiał opuścić dobrze znany kibicom Zalei Piłsudskiego Marcin Pieńkowski. No więc tyle na temat Unii, jeszcze w radiu będziemy o Unii mówić więcej w sobotę, w piątek zapowiedź meczu, puchar traktujemy poważnie, więc będzie zapowiedź meczu na naszej antenie. Kamil Pycio naszym gościem będzie, pewnie jeszcze o tym nie wie, właśnie się dowiedział jak słucha radia i pogadamy sobie o meczu z Unią. Boguzi, mój stały współpracownik przy zapowiedziach, jeszcze na plaży, jeszcze urlopuje. No dobra, to tyle jeśli chodzi. To jeszcze był news Widzew 24, ten soboty z wieczora, kto odpalony, ale o tym już mówiliśmy. No to zostały nam 4 jeszcze takie mniej ważne artykuły, jest wypowiedź, to pominę sobie, bo to nic poważnego, wypowiedzi Tomasa Pereiry, czyli tego nowego człowieka w Akademii Widzewa, człowiekiem, który będzie koordynatorem metodologii, trudne stanowisko, trudna wymowa. Możecie sobie przeczytać na oficjalnej stronie, czemu się zdecydował na podjęcie pracy w Widzewie, jakie będzie miał obowiązki, kiedy zaczął pracę w futbolu, jak z jego doświadczeniem,
jak to jest pracować z najzdolniejszymi młodzikami w kraju i tak dalej. No fajny wywiad, taki do przeczytania, lekki, łatwy i przyjemny, polecam wam. Nie zdążę po prostu o niego zahaczyć, już dlatego proszę mi wybaczyć. Natomiast jeszcze trzy artykuły, wszystkie trzy z portalu Widzę w Tomy, tak się złożyło, to żadna prywata po prostu. No piszę najciekawiej, no co ja mogę. Poznaliśmy termin wyjazdu do Tychów, czyli pierwsze wyjazdowe spotkanie, bo pisaliśmy już o tym, mówiliśmy już o tym w radio, że znamy tematy tych meczów domowych, daty tych meczów domowych, że wszystkie mają się rozgrywać w sobotę o godzinie 19:10, ale nie wiedzieliśmy jak z wyjazdami, no więc wiemy, że wyjazd do tych Tychów, jakby ktoś miał wątpliwości, to do Tychów się mówi, nie do Tych, tylko do Tychów, często popełniany błąd. Do Tych się mówi, ale powinno się mówić do Tychów. 15 kolejka, dopiero 2 grudnia ten mecz środowy, więc być może nie ulegnie zmianie pora, 19, tak ten mecz zaplanowany. No ale jak w środę zechce pokazać na przykład Polsat Sport mecz GKS Tychy Widzew Łódź, bo będą to dwie drużyny w czołówce tabeli, no to może ta pora się jeszcze zmieni na 20, nie wiem jakie tam są plany ramówkowe Polsatu, będziemy się temu przyglądać. Na razie pozostałych wyjazdów, terminów nie znamy. Czyli czekamy na wyjazd do Puław, na mecz z Radomiakiem, do Głogowa, do Jastrzębia-Zdroju, do Niepołomic, do Łęcznej, do Legnicy, do Niecieczy i do Opola kolejne. Ale pewnie się będą w najbliższymi dniami pojawiać te terminy, więc będziemy odkrywać te karty. Podsumowanie rundy wstępnej Pucharu Polski. Ja jeszcze sobie pokusił się o taki tekst Kamil z portalu Widzew Tomy. No i co widzę przede wszystkim? No mało, trzy spotkania tylko. Trzy plus Walkowera oddał gry Wejherowa, więc Górnik Polkowice, nasz rywal, niedawny zespół do Enkeleida Dubiego, przeszedł do fazy tej 1.32 finału. No i mieliśmy jeszcze dwa spotkania rundy wstępnej. Elana Toruń przegrała 3-2 z rezerwami Lecha Poznań. Co ciekawe, średnia wieku Lecha 16,5, więc jeszcze większa młodzież niż wcześniej, i wygrała z Elaną. No i Błękitni pokonali 2-0 z Legionową i zagrają też w 1.32. Stalowa Wola wygrała 3-1 w Częstochowie na skrze, na sztucznym boisku, a więc proszę bardzo. Mroziński, Śpiewak, Fidziukiewicz, takie nazwiska wpisywały się na listę strzelców. Mroziński, były piłkarz Widzewa, Fidziukiewicz podobno ma przejść do Ruchu Chorzów, tak się plotkuje na Górnym Śląsku, zobaczymy, ale cena pewnie poszła w górę po tym meczu. Ale okazuje się, że były też rozgrywane, uwaga, spotkania na szczeblu wojewódzkim, tak, tam dokończenie było tych spotkań i co się okazało, do kolejnej rundy awansował nie kto inny jak kokoszki. Kokoszki awansowały dalej, czyli drużyna, gdzie z Andrzeja Klebę pozdrawiam, śmialiśmy się z tego, że fajnie byłoby wylosować taki zespół, no i okazuje się, że rzeczywiście ekipa Jaguara Kokoszki, to pod Gdańsk podchodzi, ale zespół Jaguara Kokoszki gra dalej, będzie się mierzył, uwaga, u siebie, z Puszczą Niepołomice, a więc gdyby się okazało, że ogra jeszcze Puszczę, to jest szansa, że z Jaguarem zagramy w przyszłej rundzie, jeśli sami oczywiście wyeliminujemy Unię Skierniewice. Kiedy losowanie? Chciałem spojrzeć, 27 lipca było losowanie, nie ma informacji, kiedy losowanie. To najpierw się skupmy, na pewno nie blisko, bo 23 sierpnia jeszcze mecze będą rozgrywane, także dopiero pod koniec miesiąca, jeśli przejdziemy Unię teraz w sobotę, dowiemy się, z kim gramy w 1.16. Ja bym sobie takiego Jaguara przyjął bardzo, bardzo chętnie. I na koniec ostatni news, zmiana trenera w Nowym Sączu, Sandecja zwolniła Marcina Jałochę oraz Piotra Świerczewskiego. To był taki duet, który od miesiąca zaledwie pracował w Nowym Sączu. Nowym szkoleniowcem Sandecji będzie Piotr Mandrysz. No, znany z... prowadził kiedyś, pamiętam, Termalikę Nieciecza, kiedy Widzew przegrywał w Nieciecze 2-1. Ta piękna bramka Marcina Kozłowskiego z lewej nogi w okienko, pewnie pamiętacie. On wtedy był trenerem Termaliki. No i w wielu innych klubach też oczywiście pracował. W GKS-ie Katowice, Ruchu Chorzów, Pogoni Szczecin, GKS-ie Tychy, Zagłębiu Sosnowiec, Wylicza, Portal Widzew Tomy. A teraz będzie Sandecja, pan Piotr Mandrysz. To taki solidny szkoleniowiec, mam wrażenie. Sandecja będzie grała solidnie. Na ile ich będzie stać? Zobaczymy. Tyle w dzisiejszej trybunie prasowej. Jeszcze zerknę na wasze wpisy na Twitterze. Co tutaj jest, to wiemy, to widziałem. Przemek pisze, Maciek, myślę, że gdyby sam siebie zacytował, miałoby to większy przekaz niż pana Bińczyka. No nie, no tutaj to dajmy spokój, bo się zarumienię. Na Twitterze pojawiła się informacja, że blisko Widzewa jest duży nowy sponsor, prawda? Czy to kaczka dziennikarska? Tak słyszałem, Tomasz, o tym. Żadne medium nie pisało, więc w trybunie prasowej o tym nie wspominałem. Powiem ci szczerze, że nie wiem, czy to jest... Nie mam pojęcia, nie umiem odpowiedzieć. Nie mam wiedzy, nie będę udawał tutaj alfa i omegi.
mówi się, że to niby branża coś z fotowoltaiki związane, więc kompletnie nic o tym nie słyszałem, co nie znaczy, że to nieprawda, absolutnie. Słyszałem o zupełnie innej firmie z branży spożywczej, która miała wykupić akcje nawet, albo zostać jednym z głównych sponsorów. To ta firma, która się wycofała, przynajmniej mocno się cofnęła do swojego narożnika po wydarzeniach po meczu ze Zniczem Pruszków. Tomek pyta, gdzie dokładnie, na forum też wczoraj była taka informacja, to a propos tego sponsora. No i już, no i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą trybunę prasową. Za chwileczkę zapraszam Was na dalsze pozycje z naszej ramówki. Ramówka bogata, jak to zwykle w Radio Widzew. Muzyki nie gramy niestety, jak typowe radio, ale stawiamy na merytorykę. O 11:00 drużyna dekady. Napastnicy, część druga. Niestety z powodów takich, że z Marcinem Rowakiem uda nam się porozmawiać dopiero w tym tygodniu, no to on jako zwycięzca głosowania na pierwszego napastnika, jego pozycja zostanie przesunięta na tę niedzielę, czyli w najbliższą niedzielę będzie wywiad z Rowakiem, ze zwycięzcą poprzedniego głosowania, a wczoraj panowie Sosenkiewicz i Karpiak przedstawiali kolejną czwórkę napastników. Ich sylwetki będą przybliżone. Sernas, Oziębała, Grzelczak i Stępiński chyba, tak się dobrze pamiętam. Ta czwórka była wymieniana. Będziecie mogli sobie posłuchać o ich nazwiskach, o ich sylwetkach, przypomnieć sobie, a potem dzięki tej wyrobionej wiedzy, odświeżonej pamięci, wejść na portal widzew.net, naszego partnera w tym plebiscycie i zagłosować na drugiego napastnika dekady. A z tym napastnikiem dekady w następną niedzielę będzie rozmawiać Sosen, a później zostanie nam już tylko wyłonienie trenera i podsumowanie całego cyklu. O 12 do 14 rozmowy totalnie swobodne. Robert Pogorzelski, Łukasz Sosenkiewicz. Bardzo, bardzo ciekawy program. W pierwszej części gości był Damian Seweryn. Uwierzcie mi, jak ktoś chce posłuchać tylko RTS-u dla Krzysztofa Stanowskiego, wiele straci, bo Stano w temacie Fandango mówił dużo ciekawych rzeczy i to warto usłyszeć, ale naprawdę nie zawiedziecie się, jak posłuchacie opowieści świetnego rozmówcy Damiana Seweryna, byłego piłkarza Widzewa, rodowitego poznaniaka. Warto, naprawdę. Potem wracamy o 18:00 powtórką trybuny prasowej i trzy premiery następnie od 19:00 do 20:00. Franek Fidos będzie prześwietlał pierwszą ligę pod kątem Górnika Łęczna, bo dzisiaj na Łęcznian padł czas. O 20:00 niezmiennie w poniedziałki Archiwum, czyli Przemysław Olszowy wspomina dawne wyjazdy, a o 21:00 do 23:00 prawdopodobnie, to jest oczywiście ruchoma godzina zakończenia programu, może się wydłużyć, może się skrócić, magazyn pilne będą goście, już wam mogę zdradzić, że będą goście, ale na razie jeszcze trwa dopinanie ostatecznej listy, więc w ciągu dnia Was poinformujemy kto, ale będziemy rozmawiać o transferach, o tym, co się dzieje w tej chwili w Widzewie. Ze mną Maciek Winczewski, będą też telefony otwarte, więc linia będziecie mogli do nas dzwonić i pogadamy sobie na to, co się dzieje transferowo w Widzewie i na inne tematy. Może będzie już podpisany oficjalnie nowy transfer. Wciąż zerkam, Widzew 24 milczy. A nie, jest, przepraszam, jakaś informacja. A, to Widzew to by się obudził i pisze, że ligowi rywale pod lupą WTM, Odra Opole na początek, czyli WTM robi coś mniej więcej takie prześwietlenie jak my, tylko swoim pisanym stylem. Odra Opole, to możecie o Odrze poczytać na WTM. Myślałem, że Patryk Mucha podpisał kontrakt, a może jakiś inny Lionel albo Cristiano. Dobra, to tyle z mojej strony, zapraszam Was na dalsze programy. Słyszymy się wieczorem, a kolejna trybuna prasowa niezmiennie jutro o godzinie 10:00. Tak, dobrze mówię, o godzinie 10:00. Trzymajcie się, dzięki, cześć. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Com.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.